Teraz bardzo szybko pokażę Ci, jak utworzyć nową partycję oraz jak zmienić system plików na taki, który Tobie pasuje. Potrzebujemy do tego kartę SD lub pendrive'a, czytnik SD oraz komputer. Program, który będę używał, dam Wam w opisie. Ja nie będę go ściągał, ponieważ już go mam. Zaraz go sobie uruchomimy. To jest nasz program, z którego będziemy korzystali. Mamy naszą kartę SD, nasz czytnik. Wsadzamy kartę do czytnika, czytnik do naszego USB w komputerze stacjonarnym lub laptopie. Mamy nasz system plików FAT32, jeżeli będziemy chcieli inny, zaraz Wam pokażę, jakie mamy do wyboru. Wybieramy nasz dysk wymienny, prawym klawiszem, usunąć daną partycję. OK. Następnie w nieprzypisanej przestrzeni, prawym klawiszem, utwórz. Tutaj, jak widzicie, możecie sobie nadać etykietę oraz wybrać system plików. Jak widzicie, macie takie do wyboru. My zróbmy sobie ponownie FAT32. OK. Teraz mamy nasze operacje. Wybierz. Wpis operacji. Zastosuj. Wykonuje się. Skończone, dajemy zakończ. Jak widzicie, w bardzo szybki sposób możecie sformatować kartę SD, zmienić system plików NTFS lub FAT32 w zależności co potrzebujecie, nadać dodatkową etykietę. Możecie to samo zrobić z pendrive'em. Jeżeli było to dla Ciebie pomocne, proszę wciśnij subskrybuj, dzwoneczek i pisz w komentarzach, czy było to dla Ciebie pomocne. Cześć.